Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Grafuch i zapraszam was do kolejnego odcinka waszej klasy. Jak widzicie, gram sobie tutaj bronią IMR Defense, którą wylosowałem z... Oj, wróćcie po mnie tylko. Tak jest. Lubię ten triczek tutaj, a tutaj będą szli następni już. Jeden jest nade mną, kurczę. Nie wiem, jak on tam się znalazł. Oj, nie lubię, nienawidzę tego po prostu, jak tutaj wskoczyć nie mogę. Nie wiem dlaczego tak... Nie wiem dlaczego tak mam, ale nie potrafię tam wskakiwać. Słuchajcie, jestem cholernie, naprawdę bardzo, bardzo zmęczony. Po pracy, 12 godzin pracy, ciężkiej fizycznej pracy, daję o sobie znać, więc nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj coś ciekawego ugrali, ale mam nadzieję, że będzie i tak wam się podobało, szczególnie to, że zabiłem cholernego tryharda, który jest przeciw tej drużynie. Reszta jest akurat przeciwników całkiem spoko. Nie, no dwóch tam tryhardów było, z tego co pamiętam. A tutaj mamy 1, 2, 3. Ten mnie najbardziej wkurzający został zabity. Muszę gdzieś się schować, przeładować. O, oni B wzięli, cholera. Mam UAV, to jest fajna sprawa. Na saporciku, jak widzicie, UAV z szybszym odświeżaniem, z tego co pamiętam. Oraz... O, tutaj mi znikłeś. O, tutaj się w ogóle fajnie jest skitrać troszeczkę. O, teraz postaram się nie zlamić tego. Dokładnie, udało mi się go ścisnąć. Ja myślę, że tutaj będzie się wbiegać. Tak jest, tutaj wbiegł mi jeden. A, drugi czeka już na mnie. Skończyło się właśnie moje UAV, które nie ma czasu, ma szybsze odświeżanie. Co jest spoko, ma... co ono tam jeszcze ma? Ale mój aim jest straszny. Ma to, że widać przez ściany i ma saporcik, ale niestety to nie jest... Nie no, znaczy nie będę z nim mierzył, bo mój aim jest cholernie zły. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Dobra, no widzicie, 26 kul mi zostało w magazynku. Niestety... Troszkę tutaj to topornie idzie celowanie i zabijanie przeciwników. Spróbujemy teraz ich wyczaić, gdzie się skrywają na tej mapie. Poszli na pewno na A. Tak, też i się stało. Idą dalej tutaj przyjmować. Tak, przyjmują dalej A. Plecy. Mam mało ammo, więc przeładuję sobie, pozwolicie. Myślę. Ściągniemy go jeszcze raz. Kurczę, gdzie oni teraz mogą być? Gdzieś tutaj koło B się widzę kręcą. Dobra, biorą C. Mam nadzieję, że teraz nie będzie na mnie wyczekiwał, tak jak przed chwileczką. Najpierw zabiję tego. Później zabiję tego. Później zabiję tego. Zabiłem go, dobrze, udało się go zabić. Jeden frag, też się go udało zdobyć. Warbird wbity, więc cel został spełniony. Słuchajcie. I'm się kłania po prostu o pomstę do nieba. Szkoda, że mój Warbird takich wcześniej nie pozabijał, jak chciałem. Gdzieś jeden był z tyłu. Teraz by mi się UAV przydało. Okej, okay, dostał. Tutaj widziałem gdzieś jeszcze jeden bieg, tylko nie wiem cholera gdzie. Ale mniejsza też z tym. Może coś o klasie powiem. Jak widzicie, gram z bronią, która posiada... O, 15 nawet. Killstreak oczywiście, no ale zawsze coś. Zawsze coś, jak się zawiesiłem, oż mój Boże. Oż mój Boże, jak się zawiesiłem, to już jest koniec. Nie wiem dlaczego tak pcham aż bardzo na ich spawna. Ale ja tak lubię. No, to nie było. To nie miało żadnego sensu. No głupio, że tak idę teraz tutaj. Ale udało mi się go zabić. Otóż się nasi respią. 6 sekund. Ciekawe, czy bym z teammate'em dał radę flagę wziąć.
ale nie wydaje mi się. Zwłaszcza... A, nie zabił mnie, tam był przeciwnik, nie zabił mnie. No, nawet zbudowaliśmy... jak przegrywamy. Nawet zbudowaliśmy jakiś streak niewielki. Ja to się w ogóle nie... obiektywem nie zajmuję. 18 do 10, 18 do 10, 14 do 10 to jest 3 reverse boosterów. No, grałem z nimi wcześniej, więc mnie cieszy, że jakieś tam wyniki się udaje na nich mimo wszystko ugrać. Low profile w pierwszym perku, w drugim perku mamy. Znaczy w tym pierwszym perku dalej, tylko że. Jezu, skocz tutaj. Okej, i teraz mogę tutaj się gdzieś skirać. Myślę, że teraz pójdę sobie tutaj. Z tej strony go spróbuję ściągnąć. O. Dobra, i teraz muszę uciekać, bo się zrobiło troszkę niewesoło. Wiedzą, gdzie jestem, więc teraz muszę ich zaskoczyć z innej strony po prostu. Mam nadzieję, że mój Warbird się popisze kilkoma fragami. Tylko nie wiem, gdzie oni mogą być. Dobra, ten jest zdobyty 20 blacha. O, tutaj jeden stoi. To mnie zaskoczył. Fajnie, że mamy UAV. Czekajcie, bo nie wiem, czy przypadkiem mnie nie śledzi gościu, więc puśćmy tutaj kogoś z przodu. Zero w ogóle objective wygrania, jak widzicie, no niestety. Trzeba się teraz schować. Ciekawy, gdzie on puścił tego bombing runa w ogóle. Gdzieś tutaj. Dobra, poszedł sobie w cholerę. Dobra, puśćmy troszkę akcji. Znowu nie skończyłem o tym. Nie, znowu nie skończyłem. Dobra, chodźcie mi, pomóżcie tą flagę wziąć. Może, żeby się mecz tak szybko chociaż nie skończył. Dobra, mam cię. Co mnie cieszy, teraz spróbuję tędy ich oflankować. O, ho, ho. Zabijecie go za? Dobra, jest Vicious. To jest całkiem zawsze spoko, wbicie Vicious na live'ie. Mam nadzieję, że wam też się podoba. Dwóch się zderzyli. O, jeszcze jednego Warbirda mam w ogóle. I DNA wbiłem, o kurcze. Na tryhardach. Serio, serio, to są goście, którzy w poprzednim meczu grali ze mną w drużynie, szczególnie ten jeden. Mister coś tam i miał cały czas takie, wiecie, wysokie wyniki. Ale no fajnie, fajnie, no fajnie, cieszę się. Może nie do końca na tryhardach, tylko na sweaties czy sweeties, jak to się mówi. Jestem bardzo zaskoczony tym, bo się w ogóle nie spodziewałem, zwłaszcza z tej broni IMR jeszcze. No minusem jest na pewno to, że cholernie przegraliśmy ten mecz, ale takie w ogóle emocje ze mnie zeszły w tej chwili. Zaczęło mi się grać bardzo, bardzo fajnie, ciekawie. Cóż, bo cóż mogę dodać jeszcze więcej? Teraz, że ginę, to się tym w ogóle nie przejmuję. Tutaj mam jeszcze jakąś paczkę, a sobie rzucę. W ogóle nigdy tych paczek nie rzucam. Więc z waszej klasy pierwszy DNA bomb live komentarz. Po raz kolejny DNA bomb live komentarz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Broń IMR z dodatkami, jakie sobie zażyczyliście. Jeszcze raz tego gościa tutaj utłupkę. A ty plecy mi robisz już. O, ty dziadu. Naprawdę, jak się wyluzowałem z tym, że już biłem DNA, to jest zupełnie inna gra. Jest grana spokojnie. Tutaj jest jeden gościu na dole. Ale nie chcę mi się z nim nawet po jednym... A, dobra. Ajajajajajajaj, nie zdążyłem. Pal Carbo, na szczęście z gościu nie miał Obsidian Steeda, więc dlatego pewnie mnie nie zabijał tak regularnie. Tutaj. Może tak dobijemy do... Aha, już mam 70 kili. To spoko. To mnie cieszy. W sumie czego chcieć więcej. A tutaj jeszcze jest jeden. Ci nam robił triple kappa.
Plecy? Nie. Uratował mnie ktoś. Ktoś mnie uratował. Ty, hitmarki miałem, widzieliście to? Tak z biodra mi się samo jakoś strzeliło i hitmarki dostałem. Na jakimś czułeniu. Więc fajnie. No, już tego nie zdążyłem zabić. DNA Bomb Life, dostaliśmy baty takie srogie, że aż po prostu szkoda gadać. No, za to możecie oczywiście dać łapkę w dół, ale fajnie jakbyście dali w górę jednak. Bo DNA Bomb zawsze na proficie, na gościach, którzy... Chyba tak mi się wydaje, że rewers spustują, no przynajmniej w poprzednich meczach nawet im ładnie, ładnie szło. Klasa, też spoko. Dziękuję ci Akul, Danksy, bo nie spodziewałem się, 75 do 6. Zawsze fajnie, o, tu jakiś nowy emblemat dostałem, ale emblematy nas interesują. Zobaczmy sobie medale oczywiście. Mamy Fairy Kill, czyli 4 Rapid Kill'a, niestety nie było więcej. I Vicious oraz niepowstrzymany razy 12, więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i idę spać, bo cholera, za 4,5 godziny wstaję do roboty i znowu napieprzam 12 godzin, więc cóż, na razie, cześć, cześć.